Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w małej miniserii na moim kanale Wakacyjna FIFA. Musiałem taką serię zrobić, jako że no wiecie, trzeba w FIFA coś pograć, pouczyć się grać. Jesteśmy w czwartej lidze u mnie na głównym koncie. Zrobiłem sobie taki składzik, nie wiem co o nim myślicie, znaczy pokazałem go tam przez chwilę na początku, czy sobie zatrzymać. Taki krótki odcinek, pierwszy, nie nagrywany na żywo, bo ogólnie będą nagrywane na żywo i jak nagrywam na żywo, to odcinki są dłuższe, bo więcej gadam, także nie bójcie się, nie będą trwały 2,5 minuty, tylko no tam, nie wiem, 4-5 minut, myślę, że raczej nie dłużej, ale raczej też nie dużo krócej. Więc będą sobie po prostu pojedyncze mecze, może podwójne, jak będą jakieś krótkie, i będziemy sobie grali, komentowali, będziemy się świetnie wakacyjnie bawić, palmy i w ogóle super. Widzicie, takie akcje oczywiście też będziemy kombinować, sztuczki Elo Elo Pro 600, kurde, Pro Evolution Soccer prawie też tak może. Ale to jednak FIFA, jednak Eden Hazard. No i wyobraźcie sobie, że no jest to taka seria bardzo, bardzo prosta i raczej bez żadnych większych kombinacji, jakiegoś ogromnego budżetu i tak dalej. Jako że jest to taka seria poboczna, aktualnie pracuję po prostu nad paroma rzeczami, nad kombinacją bramek, nad takimi filmami związanymi też z FIFA, ale nie grając w FIFA, coś takiego. No i generalnie inne śmieszne rzeczy, których niedługo na kanale zobaczycie, ale no potrzebuję czasu, no i poza tym gram Wiedźmina, tak więc no wiadomo, nie można też w FIFA za dużo grać, bo ja jakby same się zlecenia nie wykonają, tak? No jednak ktoś musi potwory zabijać. Ogólnie jakby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy kupić Wiedźmina 3, jeżeli chcecie nie wyjść z domu w wakacje, to tak. Jeżeli chcecie wstawać o 10 i grać do 3 bez przerwy, to polecam. Ale jeśli na przykład chcecie mieć życie w wakacje, to nie polecam, bo wam się to nie uda. Ale no generalnie fajnie. Także no meczyk 3-2, bardzo fajne, dwie bramki moje. Tam Robercik nawet trochę poskinował, także ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście jak się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, ale nie musicie, nie czujcie się zobowiązani. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. To był taki pierwszy prosty elo.